Dartmoor Story. Jesteśmy właśnie przy Fernwald Reservoir. Tutaj jest taki duży zbiornik. Właśnie planujemy wycieczkę wokoło. Jest tutaj także kamienny krąg jeden. Pozostałe dwa są za, ale nie wiem, czy nam się uda tam dojść, bo to jednak się okazuje, że to będzie tam niezły kawał drogi, ale wszystko okaże się w praniu. Tam jest Grzesiek. Idziemy we dwójkę. Tutaj właśnie Fairvolty Reservoir. Duży zbiornik, tam jest na horyzoncie Tama. I my to zaraz wszystko tutaj obejdziemy naokoło. Według planu na mapie to zajmuje jakieś 3-4 godziny. No ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. To co, idziemy, nie? Idziemy. Tutaj jest Tama już. Zaraz tam wejdziemy. Chyba jest tam wejście. Tędy. Jesteśmy na Tamie już. Tutaj sobie Wojta fajnie spływa na dół. A zbiornik wczoraj taki mały nie jest. Tam jest las naokoło, który na mapie wydało się taki mały, a jednak w rzeczywistości troszkę to zajmuje. My jesteśmy już na dole tutaj pod tą Tamą i zaraz odpalimy sobie drona. Taki ćwierkają, my idziemy dalej. Ogromne to wszystko, te tereny, nie? Na mapie to było takie małe, a w rzeczywistości chyba nie obejdziemy. Troszkę chcieliśmy. Nie no, spróbujemy. Ja tam się nigdy nie poddaję, zawsze do przodu. Tam przed nami jakieś konie stoją, dziko stojące. Zaraz do nich podejdziemy. Tutaj taki piękny kasztan. Coś tam skubie. Tam są dwa następne. Ten biały jest piękny. W sumie taki brązowo-biały. Brązowo-czarno-biały. Chyba mi nie ucieknie. Podchodzę. Piękny konik. Cudowny.
No i tutaj znaleźliśmy tą ścieżkę teraz. My idziemy dalej w stronę kamiennego kręgu Ferworti. Stąd cyrkol. Trochę nam to zajmie, ale dojdziemy tam. Taki klimat właśnie. A my tymczasem powoli zbliżamy się już do Ferworti, do kamiennego kręgu Ferworti, który jest właśnie tutaj ukryty tak w lesie trochę. Nie jest za duży. Proszę. Ferworti, Stone Circle. Wszystkie te kręgi nad Dartmouth są związane jakieś właśnie tutaj z zachodami słońca i ze zmianami pół roku. Pytanie, dlaczego to jest w lesie? Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ tutaj jeszcze 100 lat temu nie było żadnego lasu, tylko wyłącznie te wzgórza. A my prawdopodobnie idziemy w stronę kolejnych kamiennych kręgów Grey Waters. To są takie dwa podwójne. I myślę, że nam się uda, nie? No, no dobra, to w drogę. Wychodzimy powoli z lasu. I cóż mogę powiedzieć, na mapie to było wszystko płasko tutaj. A w tym miejscu mamy jakieś takie doliny, góry. No ale nic. Trzeba ruszać dalej tam. W stronę podwójnego kamiennego kręgu Grey Waters. To jest takie ostre podejście. Tego się nie spodziewaliśmy. Ale nic. Trzeba iść dalej w drogę ku prehistorycznym artefaktom na Dartmoor. Ty masz chyba jakąś inną aplikację, bo mi nie pokazuje tego kręgu. Jak nie pokazuje? No nie. Jest na Mapsmi, bo tam jest taki trochę skręt w lewo. Weather? Tak, Grey Waters to jest. To jest ten podwójny krąg tam. Dobra, dobra. A tam właśnie za górą będzie ten najwyższy, czy jest to najwyższy, ten największy, czy jeden z największych. To jest Sea Top, tak. On został bodajże odkryty w roku 2015. No to jest tak przypadkowo, nie? Bo był zarośnięty cały. I tam te kamienie są dalej wywrócone. Tutaj taka ciekawa sprawa z tym murem, który się ciągnie tutaj przez tą okolicę, aż tam po horyzont. Aż po sam horyzont tam na końcu, a po lewej stronie kamienne kręgi. A zatem zbliżamy się. Jest to podwójny krąg Grey Waters, epoka brązu. W sumie to jest taka dosyć dziwna sprawa, że są dwa kręgi obok siebie postawione. Z dołu może to aż tak nie bardzo widać, ale z góry myślę, że będzie o wiele lepiej. Oba mają średnicę chyba około 33 metrów. Idziemy do środka, nie? Ku tajemnym obrzędom druidów. Tak, tam ze mną ten jeden, ten pierwszy krąg. A tutaj jest drugi. I tutaj z tego co widać, te kamienie są duże. Nie są takie małe jak inne, które widzieliśmy. Czy w sumie widzieliśmy dzisiaj jeden. Są ogromne. I oba mają średnicę około tak 33 metrów bodajże. No coś koło 30. Grey Waters. Dwa wielkie kamienne kręgi obok siebie. To co, czas na drona zaraz. Thank you.
lata, bo zimno. Idziemy zaraz na kolejny kamienny krąg. Sita Fort bodajże? Chyba tak. Nie pamiętam nazwy. No cóż, dam radę. Trochę wieje teraz, trochę wieje. My jesteśmy teraz na wzgórzu Sita Fort. Sita Fort Tor bodajże. A ten kolejny krąg jest gdzieś tam. Stąd go nie widać. Stąd go nie widać niestety. Ale... Więc w takim razie trzeba będzie skorzystać z mapy zaraz. Tak bardziej dokładnie, żeby się zorientować dokładnie gdzie to jest. I tutaj właśnie już ostatni krąg na dzisiaj, Sita Fort. Jeden z tych najnowszych, że tak można powiedzieć. Tutaj te kamienie są dalej wywrócone, został odkryty bodajże, no przypadkowo w roku 2015. Sita Fort. Mało widać, ale trudno. Właśnie przejdziemy kawałek po kamieniach. Tutaj taki teren podmokły niestety. Trzeba uważać. Ale w Grzesie to były bardzo duże kamienie, nie? Zobacz. Nie był taki mały. Pewnie też ma około 30 metrów. Ale zobacz, to tak jakby się zapadał w tym bagnie. No bo to jest teren pomokły, więc to jest normalne chyba, że się zapada. Tutaj po drodze mijamy jakieś pozostałości starych zabudowań, jakieś ruiny. A my wciąż idziemy teraz w tamtą stronę właśnie, w stronę tego AC Comp Stone Row. Jesteśmy. Tak, to nie jest krąg, to jest ten rząd kamieni. AC Comp Stone Row. I tutaj prawdopodobnie jakieś miejsce po osadzie. Jest taki właśnie krąg ze starych kamieni ułożony. Tutaj jeszcze widok z tej strony, na ten rząd kamieni. A my już powoli idziemy w stronę parkingu. Proszę. AC Comp Stone Row. I teraz właśnie przebijamy się tutaj skrótem przez taki gęsty las. Nie wiem, jak tutaj przejść. Co tu to się dzieje? Jak tam jest przejście? Ciężko, nie? Tragedia. Kogo to był pomysł? Aha, chyba mój. No dobra. Idziemy. Te kolce kują strasznie. No dobra, włączam kamerę i przebijam się dalej. Przeszliśmy jakoś. Co to był za głupi pomysł? Co to był za głupi pomysł, żeby się przez ten las przedzierać? Ale nic.
Okazuje się, że to nie koniec niespodzianek na dzisiaj. Droga dalej jest taka upierdliwa. Ale cóż, idziemy. Idziemy przez las. Nie ma? Nie da rady? Spróbujmy. Masakra, nie? Nie mówię, jakie mam nogi. Masakra. Ale tutaj mamy kolejną osadę. Starą, znaczy miejsce po jakimś kole osadowym. A trasa, milion kolców poobijanych w nogi. Jak to się nazywa? To są droga krzyżowa przez Cierń. Tak, dokładnie. Droga krzyżowa to była. I to już koniec tej wyprawy. Zaczęło troszkę kropić. Tutaj jakiś, nie wiem co to jest. Na fishingu, do łowienia ryb jakaś przystań. I my już zawijamy do samochodu, jedziemy z powrotem do Plymouth. Jakieś 5 godzin chodzenia. Parę kamiennych kręgów w przyszłości. Pogoda średnia taka, ale myślę, że nie było źle. Tak, za cóż. Do następnego razu.